Jacek, graliście naprawdę świetny mecz, ale to Widzew wyjeżdża z 3 punktami. Tak, no, zagraliśmy dzisiaj bardzo solidne spotkanie, stworzyliśmy dużo sytuacji, ale zabrakło najważniejszego, czyli gdzieś bramek, no, a to jest najważniejsze w piłce i gdzieś na pewno jest z nas taka sportowa złość, bo gdzieś czuliśmy, że przeważamy w tym meczu, tak jak mówię, stworzyliśmy mnóstwo sytuacji. Piłka nie chciała wpaść, no, Widzew jest lepszy od tą jedną bramkę ze stałego fragmentu gdzieś, no. No musimy gdzieś się pozbierać szybko i już za tydzień w Polkowicach wywieźć 3 punkty. Nerwowo było pod polem karnym Widzewa. Dużo stwarzaliście sytuacji, brakowało tego albo ostatniego podania, albo strzału. Tak, może to też wynikało z tego, że bardzo chcieliśmy dzisiaj strzelać te bramki. No gdzieś nie chciała ta piłka wpaść, czy nawet brakowało nam takiego czegoś, żeby światło bramki trafić, bo dużo, tak jak mówię, oddawaliśmy strzałów, ale gdzieś bardzo niecelnych i, no i trzeba to poprawić, bo musimy od siebie wymagać jeszcze więcej, chociaż gra wyglądała dzisiaj obiecująco. Pytaliśmy o to Piotra Malarczyka również. Jest pewien niepokój w szatni po tych 5 meczach bez wygranej? Nie, myślę, że niepokój nie, bo znamy swoją wartość, gdzieś wiemy, jakie mamy umiejętności. Dzisiaj w sumie to pokazaliśmy, bo jakości nam na pewno nie brakuje. Gdzieś wcześniej tej jakości może nie pokazywaliśmy tak w 100%, ale dzisiaj ją pokazaliśmy, jak ją podtrzymamy i dołożymy do tego skuteczność, to jesteśmy spokojni o dalsze wyniki. Ty czułeś się dzisiaj lepiej na boisku niż w poprzednich kolejkach? Dzisiaj widać było po tobie taką po prostu lepszą jakość niż to było przed choćby tygodniem czy dwoma. No tak, dzisiaj dobrze się czułem, gdzieś pewnie wiecie, że dziecko mi się urodziło kilka dni temu i byłem bardzo szczęśliwy, bardzo chciałem dzisiaj się pokazać z jak najlepszej strony, chciałem zagrać dla mojej rodziny i myślę, że nieźle to wyglądało, bardzo chciałem strzelić bramkę, nie udało się, ale jestem pewny, że jeszcze pomogę tej drużynie i jestem w stanie gdzieś być kluczową postacią w tym zespole.